Siema, elo 320, z tej strony Dawid Odanić, nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars. Zaczniemy tylko od jednej skrzyneczki. Szybko, super. Chciałam powiedzieć, że Star Power. A czy dopiero będę mógł zdobyć Star Power? Ale nieważne. Chciałam tylko powiedzieć, że długo otworzymy Mega Boxa. Dokładnie, Mega Boxa. Wiem, że fajnie, bo jeszcze nie było na moim kanale żadnego. Jeszcze nie było na moim kanale żadnego Mega Boxa, to więc. Kurde. Kurde, jak mnie zlagowało. Kurczę, no. Dawaj, teammate, pomóż mi. Gość mi zabrał kilka. O nie. O, dzięki. Kurde. Jak on mnie zdjął? A nie, no nie mamy szans tego wygrać. A może? A może? Gdy się zepniemy? Kurde. Jest szansa. Kurde, El Primo, weź go zabij. Jejku, Piper. No nie, no. Jeszcze te lagi. O nie. Tak myślałam, że nie mamy szans. No i minus 6, no. Niezbyt dobrze zaczynamy. Ale to się nadrobi Mega Boxem. Tak, Mega Boxem. Halo? O. Tutaj za Star Points otworzymy sobie Mega Boxa. Ciężko mi to zrobić, ale lecimy. Jedna Mega. Otwieram. No nie, no, już było tak blisko. No i dodatkowo sprawa skrzynka. No trudno, ale mogę przynajmniej ulepszyć na ostatni. I będę mógł zdobyć później Star Powera. Star Powera. Dokładnie, to ładnie wygląda. No. No, kurde, nie wiem, czym zagrać. Bo może być. Ajajaj. No ten Mega Box znowu nie był dobry. Ale trudno. Zrobiłem to dla widzów. Naprawdę na początku zbierałem na skina Bulla, ale... Ale się okazało, że... Jesteś mój. Co? No nie, jak? Jeszcze jeden strzał i by zginął. Ale farciarz. Uniknąłem tych wszystkich strzałów. Dobra, dobiłem go.
Dwa małe tyki się zerwali. Kurde, nie było warto tak podjeżdżać. Dobra, postawiłem tam bomberki, gdzie często chodzi tik. O nie, o nie, o nie, o nie. Jest. Bum. Bum. Dobra, robimy ich. Kurde, już bym nie utrafił. Tak się skupiłem przez chwilę, bo już oni tak trochę, no już być blisko. Ale na szczęście się udało. Na szczęście. Na szczęście. Szanowna najlepsza. Dobra, mamy tu dużo skrzynek, to spoczko. Wezmę sobie to, tam jest Bulek, to zaraz do niego podejdę, żeby go zabić. Bulek. Bulek, Bulek. Co? Czemu ja nie mogę strzelić? No, no trudno. Ojejku. Myślałem, że to inaczej wyjdzie. Trudno. Ten bum po prostu miał farta, co nie? No. Nie mogło być inaczej. Po prostu miał farta. Dostał. Kurde, ile tu szelek się bije. Lol. Jaki farciarz. Uff, ale na szczęście. Ból. No nie, czemu mnie akurat zalagowało? No nie. To po prostu się nazywa pech. Inaczej nie można tego nazwać. No bo wraz to się nazywa P. Bo inaczej to bym był jeszcze bardziej wkurzony. Jeden power cube. Kurde, znowu. Czemu mi tak reaguje ostatnio? Czekaj. Teraz ci się nie. Mogę ci trzymać z daleka. Buluś, gdzie uciekasz? Upsik, teraz mi się udało. No, i tak na wygrałem. No ta gra jest oszukana. Skąd on wiedział, że ja akurat tam będę? To jak ta gra jest po prostu oszukana, no. Nie da się inaczej powiedzieć. No to będzie ostatni mecz, ale czemu mi nic nie wychodzi? No niestety, duże ranga takie są przywileje. Trzeba się z tym godzić. O, ale prima to jeszcze łatwiej niż ból. Tylko uważać, żeby nie patrzeć na za blisko.
O, cierpię mało. Mam dzisiaj poranną kulkę. Dobra, robimy teammate. Teammate. Taki niby teammate, potem ich zabiję. Dobra, tak. O, spoko. To ktoś tu nie ma teammate. Ej, halo, co chciałeś mi walnąć? Co chciałeś mi walnąć? O, ten gość nie ma teammate'a z nami. O, szelka kogoś zabija. O, ta szelka. Kurde, no! Mają zawsze takiego pecha. No to jest po prostu pech. Zawsze mi z krzaków ktoś wychodzi. Akurat gdy już byłem na dobrej, to mógł na mnie wyjść jakiś bo. Jejku, komentarz, że mam nie farta. I napiszcie pod komentarzem Rotkiwa, bo w ogóle zobaczcie jego kanał Rotkiw08, a pod jego tym napiszcie ten, do niego Rzodkiewka. O, napiszcie do niego Rzodkiewka. Co? Nie, nie, to już jest za dużo. No to na koniec tego odcinka. Trzymajcie się ciepło, no i cześć.